Chciałem Wam pokazać ciekawą sytuację, bo to dość rzadko się zdarza w chińskich amortyzatorach. Normalnie do nabijania azotu służy nam tutaj taki zawór. Także wystarczy jakiś zwykły manometr, żeby amortyzator nabić azotem. No o ile oczywiście mamy azot. Ja mam tutaj butlę z azotem i z reduktorem odpowiednim. A tutaj zobaczcie, odkręcamy śrubkę maskującą na imbusa z oringiem. No, i żadnego zaworko nie ma. I jak to teraz nabić azot, albo upuścić azot? Do tego służy nam takie urządzenie. To jest taka igła. Także będziemy robić amorkowi zastrzyk. Tutaj z jednej strony mamy właśnie ten zaworek szredera do nabicia i upuszczenia azotu, a z tej strony to wszystko mocujemy. Spinamy tutaj igłę. Kontrujemy. Trzeba to dość konkretnie skręcić, bo jednak azot, tam 10 bar, to jest dość duże ciśnienie, nawet bardzo duże ciśnienie. I żebyśmy igły nie mieli gdzieś wbitej, nie daj Boże w ciało. No i teraz zobaczcie, trzeba tutaj igłę w to wbić, i zaraz upuścimy sobie azot. Przeszło. Tu jest taka w środku jak gumeczka, no tylko to najlepiej zrobić raz, a konkretnie i później kolejnym razem jak będziemy nabijać azot, to fajnie jest wszczelić się właśnie w tą taką jak dziurkę, wiadomo, że ta gumka jest dość duża, więc jak wyciągniemy igłę, ciśnienie to zatka, no ale dlatego mamy jeszcze tą śrubkę taką kontrującą, no ale chciałem Wam pokazać, że dość takie nietypowe urządzenie jest. Poczekajcie aż traktor przejedzie, uroki życia na wsi. O, chyba się rozsypał. No i teraz zobaczcie, upuścimy sobie tutaj azot. A może w ogóle zobaczymy, ile go pierwiec. Tu nie wiem, czy to będzie widać. 9,7, czyli dyszka była na pewno. No i teraz sobie upuszczamy. No z tą migłą to jest dość cieniutka, więc za czym to zleci, to troszkę trwa. Dobra, powiedzmy, że coś takiego. Bo gdybyśmy teraz amortyzator rozebrali do zmiany oleju i tutaj by było ciśnienie z azotem, no to by nam się zrobiło, że tak powiem, brzydkie harakiri. Całe to ciśnienie by nam azot wyrzuciło w pierwszym możliwym słabym punkcie, czyli jakbyśmy tutaj odkręcili to z tej strony, jakbyśmy regulację na dole odkręcili to od dołu. Także przed przystąpieniem do jakichś prac serwisowych koniecznie trzeba upuścić azot. No i teraz, jeśli byśmy chcieli nabić azot, to tak samo przez całą tą igłę tu jest ten zawór szredera, więc on nie pozwala się azotowi po prostu cofnąć do tyłu trzeba nabić, szybko wyciągamy igłę, zakręcamy śrubeczkę i już mamy tutaj amorek nabity azotem taka igła, ja w Polsce swego czasu szukałem, no to nie znalazłem tego nigdzie, widziałem, że z, z 7 lat temu to były to, były te igły dostępne, a teraz nigdzie tego nie znalazłem, ja kupiłem to na ebayu i zapłaciłem chyba z przesyłką coś koło 150 zł, nie wiem czy można to kupić taniej, nie wiem czy teraz jest dostępne w Polsce, na ale takie urządzenie służy, żeby właśnie dostać się tutaj do takich amorków z takim, z takim rozwiązaniem do nabicia azotu. Także taką ciekawostkę Wam chciałem pokazać, ja zabieram się dalej do pracy. Myślę, że taki krótki, szybki filmik przydatny i ciekawostka. Myślę, że wiele osób, co posiada Chińczyki nie wie nawet o takim rozwiązaniu z plusów, z plusów że dzięki temu, że nie ma tutaj tego zaworka, to żadna gapa tutaj nie naciśnie tego i nie upuści azotu i później amorek nam będzie wpadał. Także po prostu no, trzeba mieć specjalistyczne narzędzie, żeby upuścić stąd azot. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam, a ja zabieram się za dalszą pracę.